Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj FIFA 17. Zaczęło się wielkie otwieranie. Dzisiaj mamy przed sobą paczki za 4600 FIFA pońców. Wyszła drużyna tygodnia, pierwsze informy, więc i my spróbujemy coś otworzyć, może coś ciekawego, fajnego nam poleci. Na pewno seria z FIFA będzie na moim kanale i będzie się pojawiała dość często. Jako przerywnik najprawdopodobniej dorasta. Także dzisiaj nie będę za dużo gadał. Po prostu zaczniemy otwierać. Zobaczymy może cokolwiek nam poleci z tych paczek na start FIFA. No i jedziemy. Pierwsza paczka. Tam jakieś startowe otworzyłem. Ings. Fajny zawodnik do składu z Ligi Angielskiej. Napastnik. Całkiem spoko tempo. Więc na start myślę, że nie najgorsza paczka. W ogóle De Bruyne jako inform w drużynie tygodnia. No trafić go na samym początku to byłaby miazga. Na pewno wielu zawodników, wielu graczy byłoby ustawionych, gdyby taką kartę trafili. Mamy Jędrzejczyka, czyli polski akcent jest już na naszym odcinku, w naszym otwieraniu. Kolejna paczka. Same paczki za 7,5 tysiąca, bo myślę, że nie ma sensu otwierać tych za 5 tysięcy z jedną złotą kartą tylko. No tutaj mamy Bodzi i Miller. Miller, fajne tempo. Prawy pomocnik. Liga niemiecka. Te karty wydaje mi się, że wszystkie wrzucę po prostu do tego fitnessa, nie. Karty zawodników, duplikaty wszystkie wrzucę do listy transferowej, bo zawsze jak na początku na tym webapie dużo trade'ów się robi. Także myślę, że każda karta będzie w miarę potrzebna do tych trade'ów, bo nigdy nie wiadomo, na czym można zarobić. Okej, tutaj nic ciekawego, co by nas zadowoliło. Lecimy, następna paczka. Kone. Nie znam gościa nawet. Nie mam pojęcia, kto to jest. Hurtado. Dalej srebrny gracz, srebrna karta zawodnika. Tempo jak zwykle co roku naprawdę bardzo fajne. No ale średnio grywalna. Nie ta liga, która nas interesuje. O, Clichy. Bardzo fajny drop. Myślę, że jak na tutaj paczkę za 7,5 tysiąca, no całkiem spoko. Na początek na pewno dość warta karta. I tu jeszcze 2,5 tysiąca końców. Niewątpliwie przyda nam się to do złożenia jakiegoś w miarę dobrego składu na sam początek FIFA. Na pewno będę też trochę tradeował. Starał się tutaj ten skład jakoś ulepszyć, budżet powiększyć. Nic ciekawego. Spachić na środek obrony do Ligi Włoskiej. Ale to tak. Bez szału. Prawy obrońca Young. On na pewno będzie coś warty. Tak samo jak ten Angel Rangel. Dlaczego? Prawy obrońcy, Liga Niemiecka i Liga Angielska co roku byli w miarę dobrze warci na początku. Z racji tego, że niedużo tych obrońców bocznych faktycznie jest. A jeśli już, no to są naprawdę drodzy, szczególnie na początku. Więc myślę, że coś tam za niego dostaniemy. Berahino. Nie widziałem takiego grajka. Nie Quixel. Ale dobra. Kolejna paczka, jak na razie myślę, że nie ma tragedii. Te karty nie są jakieś super. Silesen. Więc fajnie. Zawodnik Barcelony. Na pewno jego karta nie będzie dużo warta, ale no jednak jest to grajek Barcelony, więc czemu nie? Sako. Fajny, fajny lewy pomocnik. Tego wyślemy na listę transferową. Lepsza karta treningu. I Hazard teraz na parce.
Jakby się Hazard pojawił, kurczę, no to by było coś niesamowitego, ale... No jak na razie... No mówię, nie rozpieszczają nas te paczki, chociaż nie ma się co tutaj załamywać, bo większość na pewno zawodników na samym początku będzie coś warta. Jago. No i to już jest całkiem ciekawa karta. Dla mnie średnio grywalna z racji tego tempa. Ale generalnie myślę, że jakąś tam wartość powyżej przeciętną będzie miał. W ogóle Cavani jest jeszcze w drużynie tygodnia. Też fajny zawodnik. Marquinhos. No i to już jest lepszy drop. To już jest jedna z fajniejszych kart. Na pewno do ligi francuskiej. No myślę, że na początek naprawdę solidny obrońca. Fajne tempo. Dobry defensyw, dobra defensywa i fizyczność trochę słabsza, ale kto by się tym przyjmował? 2650 FIFA pointsów nam zostało, więc już pomału jesteśmy w połowie. Papadopoulos. No, grał chyba kurczę w lidze niemieckiej, tak mi się wydawało. Transfer do ligi. To jest liga chyba austriacka, tak czy nie? Być może. I Perez, fajny dodatkowy pomocnik do ligi hiszpańskiej. Jako takiego pierwszego składu myślę, że się całkiem nada. Lecimy dalej. De Vrij. No niezły obrońca. I Eliseu. No szkoda, że on jest z powrotem w lidze portugalskiej, bo z tego co pamiętam, to był w Maladze. To do ligi hiszpańskiej byłby naprawdę solidny obrońca. No i przede wszystkim liga hiszpańska jest bardziej grywalna niż liga portugalska. Chociaż na sam początek FIFA, jak co roku wiemy, ta liga portugalska jest przez większość zawodników robiona, przez większość graczy. Bo od 14 przynajmniej była naprawdę OP na sam początek. No i przede wszystkim tania. Younga mamy duplikat. Na listę transferową jedziesz. Otwieramy następną. Jesteśmy w połowie. Także... O kurczę, a co to za zawodnik? Dawaj mnie to. Petfat Cizis. Czy jakoś tak. Ale... Kurde. Fajna szybkość, dribbling niezły, tylko liga zrypana. Georgiewicz, nic ciekawego. Na pewno nie będę nim grał, ale to posprzedaję zawodników później. Jaki skład tutaj ogarnę? Lopez. Brion. Lemens. Całkiem fajny, prawy pomocnik. No ale oprócz tego nic. O! 1000 chyba końców. Końców, tak jest. Czyli 500 mamy jak na razie, no bez szału. Ale tak jak mówię, jeszcze nic nie sprzedawałem. Tych początkowych kart. Paletta. No gdyby on miał 15 tempa więcej, to byłby koksem, a tak no to jest taką zapchaj dziurą do obrony. Okej. Okay. A jakby tak chociaż jeden fajny zawodnik się trafił, taki powyżej 84, Ode Marcos. To jest naprawdę super zawodnik. 88 pace'a. Fajna fizyka. Ktoś mi tutaj na streamie pisze. Dobra. Na pewno tych obrońców nam całkiem ciekawych daje i będzie kogo postawić w defensywie. No ale ja bym chciał tutaj jednak kogoś do przodu. Tu jak na razie szału nie ma. Ten zawodnik fajnie wygląda. Aczkolwiek liga grecka, tak? AOK. Albo źle patrzę. No i sam tą kolejną obrońca. Całkiem fajny. No ale to znowu obrońca. 1300
FIFA w końcu nam zostało. Już myślałem, że to będzie De Bruyne. A to Tielemont. No też spoko, spoko zawodnik, ale... Teraz nim zrobię, jak on gra w Anderlechcie. Okej. Dziwię na Quickset. Kin na paczce, a w środku mamy Richardsa. No, kiedyś jeden z lepszych faktycznie prawych obrońców. Później zmieniono jego pozycję na środek obrony do Ligi Angielskiej. Myślę, że całkiem spoko. Wielki Murzyn. Dobrym fizykalem. Jest zawsze ok. Jimenez. Nie znam cię. Nie będę tą grał. No ale do klubu biorę. Oska. No, na listę transferową, no bo jednak te ceny mogą być różne, więc na razie nikogo nie pikseluję. Back. No bez tutaj jakichś fajerwerków widzę. $850 tylko FIFA pointsów, kurczę, no. Gdyby chociaż jedna fajniejsza karta nam się trafiła, to by było super. A jak nie, to będzie trzeba jednak tradeować i jakoś tak pozyskać końce, a później jakiś dobry skład. Viviano. Całkiem niezły bramkarz. Fidel. Niezłe tempo. Okej. Okay. Dobra, ile nam tych paczek zostało? Zostało nam 4 paczki za 150. I jedna za setkę. Inaczej Meyer. Dobry pomocnik. Ofensywny pomocnik do Ligi Niemieckiej. Ile w ogóle zawodników sypło? Luis Neto. Heldon. No i stroje Barcelony. Na pewno będą dużo warte. Na początku na pewno będzie się opłacało sprzedać. W poprzednich FIFA-ch takie stroje chodziły nawet po 5-7 tysięcy końców, więc... Diagne! O kurczę. No nie jest to jakiś super lewy obrońca. No ale zobaczymy, może faktycznie da się na nim zarobić. Na sam początek... O, jeszcze 1000 końców. Na sam początek myślę, że zbudujemy jakiś skład z Ligi Angielskiej, bo coś tam sypnęło z tej ligi, więc jak co roku myślę, Liga Angielska jest całkiem spoko. Dużo zawodników, duży wybór. No i przede wszystkim można tanio skręcić jakiś fajny skład. Nic, Zozula. Liga hiszpańska. A oprócz tego nic ciekawego. Jeszcze dwie paczki, ostatnia za 1000, za 7500 końców. Abdenur. Oj, ale chyba tej znerfili jego face'a. I Huntelaar. Ale całkiem fajnie wygląda ta karta. Dobry def, dobra physical. Także na pewno się przyda do składu. A jak nie, to będzie wart trochę więcej. No i nic. To ostatnia paczka, jaką mamy dzisiaj do otworzenia. Aż się nie chcę wierzyć, że dzisiaj wyszły te informy. No ale trudno. Nie ma szczęścia. Beasley. I ten gościu może być coś wart. Także koniec końców. Myślę, że nie najgorsze otwieranie. Na sam początek i tak nie wierzyłem za bardzo, że mi coś dropnie. Super. Tak prezentuje się nasz tutaj wykaz zawodników. Marquinhos, De Bruyne, Viviano. No myślę, że już coś z tego można by było złożyć, chociaż tak czy siak będę na pewno dużo tradeował i te składy się i zawodnicy się pozmieniają tutaj. Ale generalnie chyba nie ma na co narzekać. Okej. Więc to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę.
Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej FIFA. Może wam się jakieś dropy już trafiły fajne. Poszczęściło wam się w tych paczkach startowych i macie jakichś fajnych grajków. A ja się na dzisiaj z wami żegnam. Na pewno będę tutaj ostro tradeował. No i widzimy się, mam nadzieję, we wspólnej grze FIFA 17. Na dziś to tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia. Siemka.